zatrzymaliśmy się samochodem przed przejazdem kolejowym, ponieważ pociąg jechał. I z samochodu, który stanął za nami, wyszedł jakiś pan, który podszedł do mojego okna. Wiedział, że ja jadę w tym samochodzie, bo no, samochód był oklejony moim nazwiskiem, reklamami sponsorów. Podszedł do mnie i wręczając mi wizytówkę swoją, powiedział, że jest doktorem od leczenia kręgosłupów. On się zajmuje kręgosłupami, sport żużlowy jest bardzo niebezpieczny, także może się przydać. Często wspominam ten czas, ale nie jest to dla mnie jakieś traumatyczne przeżycie. Przecież to nie był jakiś wypadek, który wyglądał strasznie. Mogę go oglądać, oglądałem go wiele razy. Nic tam się szczególnego na torze nie wydarzyło. No oprócz tego, że motocykl Ryana Fischera bodajże wleciał mi na plecy, no to nie wyglądało strasznie. Następny Grand Prix na żużlu miało być bodajże za miesiąc w Göteborgu i stwierdziłem, że no na to następne nie zdążę, ale przygotowywałem cały swój team mechaników, tunerów, ażeby na kolejne szykowali mi motocykle już. Mamy trzy kręgi bodajże, jeden z nich obrócony, jeden wciśnięty w rdzeń kręgowy. Obrócony tak. Tak. Mhm. No i przez to nastąpił uraz rdzenia kręgowego. Został po części zniszczony, więc to jest największy kłopot i przez to oczywiście ten problem z nogami u mnie, więc to jest ten trwały uraz, który no, to dzisiaj daje znać o sobie, ponieważ no, pomijając już te 7 żeber złamanych podczas wypadku, przebite płuco, no i to wszystko. Ja byłem pionizowany w Szwecji, czyli można powiedzieć, że stałem na własnych nogach. Oczywiście z ogromną pomocą, z usztywniaczami na nogach. No, ciężko powiedzieć, że sam stałem, więc być może nawet pojawiały się jakieś zdjęcia moje, ponieważ no, no, robiono mi zdjęcia na stojąco. Więc no, to było pewnie trochę mylące, ale no, jest to miłe uczucie. Stawać nawet z pomocą rehabilitanta na własne nogi. Myślę, że to trzeba robić jak najczęściej, żeby we własnej głowie sobie przypominać te momenty, kiedy normalnie poruszałem się. Wtedy, kiedy ta informacja się pojawiła, ja pamiętam to dokładnie, ponieważ to było w niedzielę, w którą no, zazwyczaj odbywają się mecze ligowe, żużlowe. I siedząc ze znajomymi w pomieszczeniu, nie byliśmy na żadnych zawodach, nie oglądaliśmy żużla w telewizji, siedząc zupełnie towarzysko, zadzwonił najpierw telefon bodajże do znajomego od znajomego dziennikarza, który zapytał go, czy to prawda, że Krzysiek popełnił samobójstwo. Patrzy na mnie, siedzę obok, mówi, że nie. I za chwilę do mnie rozdzwoniły się telefony z takim zapytaniem. Dziennikarze pytali mnie, czy popełniłem samobójstwo po prostu. No ja mówiłem, że próbowałem, ale nie udało się. To była prawda? No nie, oczywiście, że nie. Nie było takiego dnia, kiedy się załamałeś? Nie było takiego dnia. Nie miałeś gorszych początku, dni? Na początku nie było tak, nie było później, nie jest i teraz.
Nie czuję się dobrze z wózkiem. Często się tak zdarza, że zapominam o nim. Jak jadę z kimś samochodem, wydaje mi się, że mogę wstać i wysiąść po prostu. Tak chcę, tak w głowie czuję, że mógłbym to zrobić, ale w pewnym momencie sobie uświadamiam, że jednak muszę poczekać na wózek. A co sprawia ci największy kłopot w takich domowych czynnościach? Mycie podłogi. Nawet na wózku jest to łatwiej robić, bo można jadąc do tyłu energicznie machając ręką w jedną, drugą stronę, można to szybciej podłogę umyć. Myślę, że każdy chory człowiek, czy właśnie mający tego typu problem, powinien właśnie robić maksymalnie dużo, ile może. Więc sam. Jeżeli ja mogę tyle, ile mogę w tej chwili, to staram się robić to samemu. Moim zdaniem każdy chory powinien ruszać się dwa razy więcej niż zdrowy. Budzę się o 6 rano. Kilka codziennych czynności porannych muszę wykonać, ażeby na 7:30 zdążyć na pierwszy trening rehabilitacyjny, który trwa 1,5 godziny. Takich intensywnych ćwiczeń ciągłych. I te 1,5 godziny rano jest taką rozgrzewką i też takim ostrym treningiem w końcu. Później udaje się po pierwszym treningu na zajęcia w basenie. Tam pływam, troszkę ćwiczę, korzystam z odnowy biologicznej i to w sumie zajmuje mi do 2 godzin z lekkim odpoczynkiem. I o 14:30, 15:00 zaczynam kolejny trening tej specjalistycznej rehabilitacji, który trwa też 1,5 godziny. Mój dzień zajęć kończy się o 16:00, 17:00 czasami. Jest to monotonne, można powiedzieć, że robi się to do znudzenia, no ale na tym to polega. Innej możliwości nie ma. Te ćwiczenia muszą być takie powtarzalne, ale są skuteczne. No, czasami dopiero po kilku miesiącach takiej ciężkiej pracy, podobnej, codziennie wyglądającej mniej więcej tak samo, pojawia się jakiś postęp kolejny. Jak porównam przecież już kilka lat wstecz, kiedy w jakim stanie byłem po wypadku, no to jest ogromny postęp i o wiele więcej mogę, jestem silniejszy, jestem sprawniejszy, pomimo tego, że wciąż poruszam się na wózku, to mogę wszystko praktycznie, mogę wiele. Bardzo często spotykamy się z ludźmi z punktu widzenia psychiki, z punktu widzenia ruchu, chęci do pracy, w tak czasami bardzo skomplikowanych urazach. No, musimy mieć motywację do pracy. Krzysiek jest tym fenomenem, który daje nam bardzo dużo motywacji do pracy, do tego, żeby się czasami spocić, czasami naprawdę wytężyć mocno mięśnie, no bo nie odpuszcza. Nie odpuszcza w żadnej sekundzie, minucie terapii. Jest bardzo wymagający od każdego z nas, który z nim pracuje. Po prostu wie, czego chce tak naprawdę, nie? Wie, jaki cel sobie postawił i tego od nas żąda. Pływam od 2 lat ponad, więc nie od początku po wypadku. 2 lata mniej więcej temu zacząłem pływać w basenie. Na początku było mi bardzo ciężko cokolwiek zrobić w wodzie. W tej chwili twierdzę, że pływam lepiej niż przed wypadkiem. Nie byłem wielkim pływakiem przed wypadkiem, ale teraz wychodzi mi to całkiem sprawnie. Radzę sobie sam w wodzie. Przepływam różnie, 500, 600, 700 metrów. Spodobało mi się, szczerze powiem, pływanie i jest to też bardzo dobry sposób, ażeby tak rozruszać się generalnie i też podtrzymuje mnie w takiej niezłej formie. Ja wiem, że wszystko jest możliwe, ciężko pracuję nad tym jeszcze. Czuję, że jestem coraz silniejszy, więc nic mi nie pozostaje, jak tylko pracować w dalszym ciągu i czekać na kolejne efekty. Krzysztof Cegielski! Falubas jest z tobą, kurde. Wszyscy są z tobą, naprawdę. Hej, hej, Falubas! Czuję się tak samo, jakbym nie jeździł. Czuję się, jakbym miał za chwilę wsiąść na motocykl i pokonywać kolejne okrążenia. Czuję się tak, jakbym musiał przeprosić tych kibiców już w tej chwili, bo muszę iść się przebierać, przygotowywać motocykle.
i za chwilę startować. No, piękne to jest uczucie. Czuję do dzisiaj tą energię kibiców, którą mi przekazują. I wiem, że muszę być z nimi i chcę się z nimi spotykać. I nawet do dzisiaj oni mi, będąc z nimi, spotykając się z nimi na stadionach, bardzo mi to dodaje energii. Wiem, że większość o mnie myśli i wiem, że nawet jak nie bezpośrednio ode mnie, to próbują dowiedzieć się, jak się czuję i w jakim jestem stanie, ale staram się zrozumieć zawodników, którzy startują do dzisiaj i na pewno nie jest łatwo im myśleć o tym. Niektórzy zawodnicy czują taką obawę przed wrzucaniem do siebie takich myśli, że za chwilę mogą uczestniczyć w jakimś podobnym wypadku i jest to zrozumiałe jak najbardziej. Ja to rozumiem i wiem, że mogą pojawiać się takie myśli w ich głowach i czasami, jeżeli zawodnik nie potrafi później sobie z takimi myślami poradzić, to na pewno to może się odbić na jego jeździe. Przeżyłem bardzo, bardzo wiele wspaniałych chwil na torze, poza torem. Poznałem wielu wspaniałych ludzi w Polsce, w Szwecji, w Anglii, w Australii, na całym świecie, więc przeżyłem wiele wspaniałych chwil, momentów, które nie zapomnę do końca życia. Jako jeden ze swoich celów, kiedy mogę w pewien sposób wpływać na osoby, które są w podobnym stanie jak ja, poprzez spotkania z nimi po prostu. Uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, gdzie jak się okazało, kiedy opowiadałem o swojej rehabilitacji, o tym, jak trenuję i że warto trenować i że zawsze można poprawić swój stan zdrowia. Później spotykałem miłe gesty ze strony na przykład rodziców osób, które tam były na tych spotkaniach, które dziękowały mi za to, że byłem, że mówiłem o tym, ponieważ ich synowie, córki w podobnym stanie jak ja, albo w jeszcze gorszym, zaczęły po prostu trenować od tego spotkania, zaczęły pracować, zaczęły znowu wierzyć w to, że mogą poprawić swój stan zdrowia. No, poczułem, że to też jest być może jeden z moich teraz takich celów, które myślę powinienem wykorzystywać. Jeżeli mogę komukolwiek w ten sposób pomóc, to będę to robił. Myślę, że to też gdzieś tam Pan Bóg miał jakiś cel, że tak się stało, a nie inaczej. Być może już nie powinienem jeździć, być może szedłem w złym kierunku. Być może dobrze się stało, jak się stało, że już nie jestem czynnie uprawiającym sport zawodnikiem. Staram się wyszukiwać jakiś właśnie dróg, które przede mną Bóg stawia i myślę, że udaje mi się to wyszukać. Nie uprawiając sport żużlowy również można mieć i trzeba mieć jakieś cele w życiu i ja je mam. Czy kiedykolwiek jakiś lekarz, rehabilitant powiedział ci, że będziesz chodził? Pracuj, bo będziesz chodził. Nikt tego wprost nie powiedział. Ponieważ każdy zdaje sobie z tego sprawę, że jest to bardzo poważny uraz. Więcej było głosów takich, gdzie nie będę chodził. Ale takie do mnie nie docierają i wylatują drugą stroną głowy.